Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Kolonia 1990. Elegancko tu widzę, przechodzę. W dzisiejszym odcinku jedziemy kosić słonecznik. Tylko pierw muszę tutaj chłopa przepuścić. Jedziemy kosić słonecznik na polu numer 60. Dzisiaj będziemy jeszcze robić próby glebowe. W dalszej części odcinka, i jak będzie jeszcze czas, to jeszcze złapujemy sobie. Także lecimy. Nie wiem, będę go wyprzedzał, bo tutaj za tym skupem mam od razu pole, jak widać. No to raz, a dwa, że rzepak słonecznik jest 2900, także trzeba go szybko kosić. Wiem, że dużo jego tutaj nie będzie. A i przystawkę kupiłem sobie do kukurydzy. Kupiłem na własność. Ona już jest moja. No bo kukurydzę trzeba jakoś też dla świn, także no. Więc mi się bardziej przystawka do kukurydzy opłaci niż do słonecznika. O, mogę sobie pożyczyć do słonecznika i szybko to zabrać, ale... Stwierdzenie, co będzie kupione, to będzie kupione moje. Mamy 157 tysięcy jeszcze. Czy dokupujemy pola? Nie kupuję pola. Nie w tym momencie. Ewentualnie po żniwach. Czy coś kupi. Coś w tym sezonie dużo pól doszło. Tak więc nie wiem. Czy będę coś kupował. Coś przydałoby się tą kolonię przyjść. Kolonię trochę skończyć już powoli mnie. Powoli ją kończyć. Kurwa. Teraz to idzie koszenie takim dużym bykiem. Jeszcze tylko ideala brakuje tutaj. Do kolekcji. A będzie ideal kupowany, będzie. Także spokojnie. Tutaj jest ta. Rzadkie folejsa. Tak więc ładnie. Nie wiem, czy sobie nie kupię talerzówki, nie będę sobie talerzał tak o. Fajnie by było to talerzować. Kiedyś kariera 8-metrowego. Czy tego kupił? Fajnie by to nawet wyglądało, jakby tak stależować po tym słoneczniku. Ten poplon to też by dało jakieś nadawkę nałożenia mniejszą. Więc, no nie wiem. Czy nie skurzę się na kolejny odcinek, żeby sobie talerzówkę kupić? Bo w tym do roboty mam zaplanowaną. Na kolejny odcinek, jakby tak sobie talerzówką przelecieć, ten pole tutaj 60. Fajnie by było. Nie powiem, że nie. To taka szybka w miarę robota będzie koszenie tego sensznika. To też małe pole, nie? Jak da 15 ton, to będzie dobrze. Jak da ten zbiornik jeden, to będzie dobrze. Będzie 15 razy 45 tysięcy, czyli połowa tej przystawki się spłaci. Bo dałem za nią chyba 90 tysięcy, jak się nie mylę. Zarobam nawet powiem, ile dałem za nim. Nowe maszyny. A dobra, to tak nie zobaczy. Ale w sklepie zobaczę. No, 91. Bo jeszcze ty za 1000 kolor. Za kolor musiałem 1000 zł zapłacić. No tak więc 90 tysięcy, no to jak będzie 45 tysięcy, mniej więcej. Myślę, że jak będzie 15, to znaczy, że nie będzie, ale będzie 10. To... Myślę, że 30 tysięcy powinna się spłacić tak od razu. Tak więc zbytnio nie zaboleje mnie to w kieszeń. Zakup tej przystawki. No także zbiór słonecznika też coś innego zawsze. No tutaj orkę robiłem wczoraj albo przedwczoraj. Dobra, nieważne. W sumie sam jak nie wiem, kiedy to robię. No czy na datę serwera bym mógł spojrzeć, kiedy był zapis ostatni. Ale to tam po co? No taka nieistotna informacja. No dzisiaj poniedziałek, macie kolonię, jak mówiłem.
Na jutro będzie chyba wola. A, chyba wolę nagram na jutro, w Grudnowską. Tam mam save ogarniętego. Felsbruna nie mam ogarniętego jeszcze. Ale sobie to dzisiaj ogarnę, w sensie dzisiaj, czyli w niedzielę. A w poniedziałek sobie nagram. Nagram sobie Felsbruna w poniedziałek, Osinę sobie nagram. Wyjdźmy te 3 dni do przodu odcinki. Nie będę miał, to jest na poniedziałek, czyli do czwartku będę miał odcinki. Fajnie było co, a fajnie by było ogarnąć tak. Albo ci jeszcze jedną kolonię sobie nagram, żeby mieć do piątku odcinki. No tam w środę, czy tam w czwartek, chcę nagrać na ten, na sobotę odcinek. Będę się starał codziennie wstawać odcinki. Chyba, że będę chodził do roboty. No to może być ciężko z tymi odcinkami, dlatego sobie na zapas chcę nagrywać. Tak więc... Nie wiem, może poniedziałki, wtorek się trochę włączę, żeby ponagrywać trochę odcinków dużo. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że pójście do roboty będzie lepszą opcją niż siedzieć i cały dzień tutaj siedzieć w domu. No, godziny sobie tam powoli są w farmingu 58 godzin. Chociaż, że graliśmy z Mike'em, to miałem 62 godziny chyba. I to spadły tam 4 godziny na blok. No ale to spokojnie, ja sobie dzisiaj to nadrobię znowu. Czy no może nie 4 godziny, ale... Ale to myślę, że z godzinkę jeszcze będę przynajmniej grał sobie w farminga. Jak nie dwie. Chciałbym się tego Felsbruna ogarnąć. Osinę mam ogarniętą, tam tylko jest... Na osinie jest tylko ten... Tylko wejść, nagrać i wyjść. Także to jest cała robota. Także na osinie trochę długo zejdzie czasu, ale to... Myślę, że to ogarnę jakoś na spokojnie. No, czyli dało zbiornik, tak jak mówiłem. No. Słuchaj, zbrunę trzeba ogarnąć, bo tam trzeba robić kiszonkę na odcinku kolejnym. Ale to nie będę wam zdradzał. Trzeba tam ogarnąć przed... no. Wolę brudnowską mam sobie ogarniętą. No, także osina jest zakończona już. Znaczy... No, dzisiaj nagrywam ostatni odcinek z osiny. Jakby... No, bo to poniedziałek, prawda? Tak, czyli dzisiaj nagrywam ostatni odcinek z osiny. Który wpadnie prawdopodobnie w wtorek albo w środę chyba. W środę wpadnie, tak, bo na wtorek mam ten wolę brudnostkę, czyli na środę wpadnie osina. Czyli na czwartek już wpadł Felsbrun i na piątek by musiała wpaść znowu kolonia. Co? No. To wygląda tak. Myślę, że tak. Że mi się to uda ogarnąć. No tutaj trzeba by było cofnąć to całe pole, bo to jest różne pH widzę. To jest 7. Tu na przykład na rogu już jest 6,50, a ta na przykład jest 6 już, nie? Dlatego to ja nie wiem. Nie, no garnę się z tym sensznikiem na wiejski skrót, tak? Chyba tam pisało. Tak. To garnę się raz, dwa tym sensznikiem. Jedno wielkie pole tutaj jest zrobione teraz. I więc też fajnie. Czy to być jakiś siewnik do case'a. 9-metrowy może horsz. Nie wiem, pomyślę, zobaczę. O, ja akurat tutaj się wtedy wsiądę do 60 i będę próby robił.
Jest wszystko ustawione. A ile mamy minut odcinka? 9. No ja lubię pół godziny na odcinki robić. 35 minut, żebyście mieli co oglądać. Tak więc pobadamy sobie te greby. Nie wiem, czy wszystkie pola zbadam. No i gitara. 42 tysiące zarobione. Tam bez 50. No i dobra, i badamy ten grebę szybciutko. Tutaj trzeba zrobić drugą próbkę, bo ja muszę patrzeć mniej więcej to kółko. A, minus kół. Oświeżyło się, oświeżyło. A to warto dokładnie zrobić. Co to za dźwięki? Nie wiem, tego pewnie nie będzie słychać, ale... No jakiś... Jakieś dziwne dźwięki miałem na słuchawkach przed chwilą. Całe pole sobie przylecę, żeby mieć jednolity kolor. Te próby później by miały ważność. Tą samą. No, czyli ta strona tutaj już, ta gajnika jest zbadana. Więc tutaj też nie ma co wjeżdżać. Więc elegancko zbadamy sobie szybko to glebę. Ja to na tym zbytnie zakrytuję, że sobie całe zbadam. Jeszcze raz. A po prostu... Jakby to nie było tak, że tutaj... Późniejsza próba jest, ten ciemniejszy kolor jest. Tej próby. I tam chyba co 4 są, co 5 sezonów. A właśnie nie będę ich na świętych wszystkie, ile było sezonów tam zrobione. A tam było chyba z dobre 5 zagrane. 5 albo 6 nawet. Na jednych próbach. Gdzie to 6 latach. Mógłbym to na sezonie, to tam było 6 latach. To trzeba było popsuć próby. No tak więc... Tak. 13 minut odcinka, ja mam 14% baterii w telefonie, także jest super. Nic tylko pogratulować. Ale to tam jest... Mało istotna rzecz. No 60-15 godzin mam najechany na tym kiedy. I na te 60 minut sprzedaję, no bo nie mam do czego do kreta do co podczepić. Znaczy, no kreta, no, do skauta tego tutaj się bada gleba, ja tam mówię na to kret. Tak więc 60 też nie mam to zrobić, ale pojedzieć 6 godzin. No badania prób nie ma dużo. Tak więc jak sobie tam prędkość nie jest potrzebna, to więcej się stało i się jeździ. Ile z tego pola? 14 próbek. Dobra, już wiem, to grafik sobie analizuje to. My idziemy na pole numer 15. Cieszę się, że jednego zapalenia nie będę robił, także sobie składam 15 i sobie to złapnuję. Będę kończył ten odcinek.
Ale no pH, no nie ma pH. Wiesz, nie zbadałem za chwilę. Dobra, tak gdzieś trzeba stanąć. O, to ujdzie się ten wypadał. Ale tu trochę iły jest na rogu, tak się znam. Tutaj na rogu, elegancko. Dobra, weźmy to. Te 61 później się zdala. Po cichu sobie złapę. Niech tu stoi. Gleba mnie interesuje, a ten tutaj. Iłu trochę jest, dobra, czyli wiem, jak to mniej więcej idzie. Tu jest pełno ładnie iłu. Tu jest taki zakrąg, okrąg. Dawka ile tutaj będzie? 7 ton masz. No dobra, no to lecimy z tymi 7 tonami. 8 prawie. No cóż, trzeba dać taką dawkę, to się da, nie? Żeby było te pH 7 od razu. Nie wiem, to ma niby 9 metrów, ale ja 8,5 sobie stawię na GPS-ie i to rzuca ładnie. Tam wolę zrobić sobie nakładkę te pół metra. Wolę sobie zrobić tą nakładkę niż nie dorzucać, nie? To trzeba zakręcić szybciej, żeby nie jeździć po sąsiadowym w tych ziemniakach. No ale na prawo jakby szerzej dawał, z tego co widzę. Bo mam takie wrażenie, może zimy. No to już było lepsze, to chyba nie trzeba tyle, takie ławki dużej dawki nie trzeba dawać. Dobra. Widzę, że tu na ile to nawet 7 nie ma. Bo jest 6,75. Tak więc. No okej. Okay. No i dobra, zlatujemy tę 15, to będzie jedno. No to myślę, że będzie fajny odcinka. Albo wysypię sobie ten cały rozrzutnik. Tutaj na tym polu obok jeszcze.
I będzie gitara. A trochę tego wapna pójdzie. Ok, ja chcę te wszystkie. O! Jak ja chcę te wszystkie pola tu oblecieć wapnem, to trochę pójdzie tego. Tutaj nie pójdziesz tak dużo na piątce. Ale tutaj czwórka, ósemka to pójdzie, tu pójdzie. Tu pójdzie wapno, tu pójdzie wapno, tu pójdzie wapno, tu już w ogóle pięknie, tu jest szóstka, także tutaj pójdzie. Tu też jest szóstka, więc trochę tego wapna pójdzie. No ale trudno. W sumie mam niedzielę, nie mam co robić, no to sobie ogarnę to save, nie? Sobie powapnuję te wszystkie pola. Se połapnuję to wszystko dzisiaj, aby jutro tylko rano wstać, o 8 kolejny nagrać ten kolejny odcinek i potem po kolonii szybko na wolę zabierze Brudnowską, na powoli iść na Felsa chyba, by nagrać tego Felsa. A na koniec nie sobie się nie grać. Myślę, że taki plan będzie najlepszy. No tu trochę jazdy będę miał z tym wapnem, także spokojnie. Troszeczkę jazdy będzie z tym wapnem. To zanim ja to złapnę, to dobra godzina zejdzie. Dobra godzina, jak nic, żeby te wszystkie pole oblecieć to, tutaj wszystkie pole oblecieć to. To jest strasznie duże pole, to najdłużej zejdzie. Ja więc to nie powiem, że nie, ale trochę zejdzie z tym wapnowaniem. Dobra. Chciałem to, żeby ten... Żeby archeologi mi tutaj zbadali. A jest geolog. A nie, to dalej. No to powinno pisać, poprosiła analizę. O jest, trochę za daleko przejechałem. Dobra, później to się ogarnie. No rodzaje gleby i co? Super, że ja przejechałem w ogóle ten przejazd, a babka nie wiem. To jest zarąbiście. Nie wiem, dobra. No to powinno być tutaj na dole. Poproszę o zbadanie gleby, czy coś takiego. Nie wiem, czemu to nie działa. Przecież na rodzaju gleby nie powinno być, poproszę o zbadanie. Chyba, że no. Chyba, że Adonan zapomniałem dodać. Co może być prawdopodobne. Ale nie, przecież to... Ja to badałem wczoraj. Tam ostatnio jak się bawiłem, to 58, przecież 57, 56 badałem. I tutaj te duże pole też badałem sobie. Tak więc nie wiem, czemu to nie działa, ale...
Zdążyłem, zdążyłem. Dobra, 25 minuta, to będziemy kończyć, nie? 13:27 jest. A więc trzeba kończyć, żeby to jeszcze na jutro wrzucić. Co zajdzie pewnie z 40 minut przesyłania. Czy tam pół godzinki? Pół godzinki raczej, bo nie powinien tyle ważyć. Więc pół godziny tak będzie w dupie. Przez te pół godziny to ja trochę złapuję. Tyle się ustali zaraz, żeby łapnąć tutaj 61. Będzie dobrze. Chyba bardzo dobrane. Nie, no dobra, tutaj do tym. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka z Kolonii. Widzimy się już jutro na odcinku z Woli Brudnowskiej. Także na razie trzymajcie się, cześć.